В рамках блоку психологічного помислили мы, что главным нашим целем есть увражливение участников на змены, заходзонцы в середовиску. Хотели бы мы показать молодым участникам наших заянь, что так направда те заходзонцы змены на них можно вплынуть, можно быть их участником и можно в разный способ оценить те змены. Зачинамы наши заянтя от większego spotkania z większą grupą uczestników, gdzie wspólnie zorganizujemy debatę na temat tego, jak można ocenić eksperyment Kauhona, jakie wnioski można z tego zrobić. I wszystko to będziemy robić w oparciu na teorię rozwiązywania zadań intelektualnych, czyli będziemy uczyć młodych ludzi, że na każdy problem można spojrzeć z różnej strony. Można w białym znaleźć coś czarnego, a w czarnym znaleźć coś białego. Postaramy się nauczyć ich metodom zadawania pytań i otwartej dyskusji. Dalej zaplanowaliśmy trzy praktycznych bloki, które idą pod hasłem pierwszy, zmieniam świat, czyli właściwie będzie to kontynuacja i podsumowanie w mniejszych grupach tych wniosków z większej debaty, od której rozpoczniemy. Będziemy prosić młodych ludzi znów otwarcie wypowiadać się na temat tego, z czym spotkaliśmy się na pierwszym spotkaniu. Poprosimy ich w jakiś sposób krytycznie spojrzeć na eksperyment i główne podsumowanie zrobimy, czyli ocenimy zmiany, które zachodzą w środowisku społecznym i przejdziemy plawnie w drugi blok. Drugi blok idzie pod hasłem zmieniam siebie. I tu głównym celem jest pokazać ważność komunikacji. Komunikacji nie wirtualnej, komunikacji nie anonimowej, a komunikacji oczy w oczy. W jaki sposób proste ćwiczenia mogą pomóc nam podnieść poczucie własnej wartości, jak to zrobić, jak nauczyć się samym wykonywać te ćwiczenia, jak można pomóc rówieśnikom, jeżeli oni mają problem. Czyli nawiązywania takiej skutecznej komunikacji i wiedzy na temat siebie pogłębionej. I znów wchodzimy głębiej w trzeci blok, pomagam zmienić się innym, czyli dalsze ćwiczenie umiejętności, kompetencji interpersonalnych, w jaki sposób można rozwijać swoje umiejętności w budowaniu komunikacji w większych grupach, w jaki sposób można zgodzić się z czyimś punktem widzenia lub fachowo odrzucić ten punkt widzenia, jak można budować pozytywną krytykę i jakie wnioski robić z tego, czyli takiej eleganckiej i profesjonalnej komunikacji. I to jest nasz główny cel.